Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride when a one horse open sleigh. Hej! Przepraszamy was za ten muzyczny wstęp. Witamy was w świątecznym odcinku kawy, rozmówek i planszówek. Dzisiaj jest świątecznie z kilku powodów. Po pierwsze, mamy świąteczne swetry. To myślę, że jest kluczowe. Wy, jak oglądacie nas od lat, to myśleliście, o, będzie znowu Rudolf. I ty masz akurat Rudolfa, ale nowego. I który ma dzwoneczek, więc mogę się powstrzymać. Po drugie... mamy świąteczne kubki. To nie, w ogóle nie. No ale okej, może trochę. Ja mam. A w sensie takie kubki, które dostaliśmy my tak. I w ramach prezentów świątecznych od jakichś tam naszych przyjaciół, zaprzyjaźnionych firm. Tak. Po trzecie, już chyba jest po trzecie, dlatego że dzisiaj damy wam listę gier świąteczną, czyli co my planujemy grać w święta, w te święta. I to nie są jakieś odgrzewane kotlety z poprzednich lat. Oczywiście wcześniej wciąż robiliśmy fajne gry i mówiliśmy o fajnych grach. Natomiast mówimy o grach z tego roku. Czyli to nie są najlepsze gry 2021. Nie. To są najlepsze świąteczne według nas gry 2021. Naszym zdaniem, dokładnie. Takie świąteczne, to znaczy nie w temacie piernika. Dobra, zaraz do tego dojdziemy. I po czwarte, moim zdaniem już lekko, mamy prezenty dla siebie, Przemek, z zaskoczenia. A zupełnie. Właśnie, ja zapomniałem. Mamy, tak? Mamy, tak, mam. No i po piąte też odpowiemy na wasze pytania, komentarze. Dokładnie tak. Po szósty zaśpiewaliśmy Jingle Bells, bardzo znaną kolędę. Tak. Także... co chciałem powiedzieć? To ja jeszcze ja wiem, co chciałem powiedzieć, że te komentarze będą z dwóch ostatnich odcinków tak trochę. Bo ciebie nie było, była Anika. Była Anika i pozdrawiam serdecznie. I na końcu też pokażemy 4 gry od Edgar Games, więc istnieje spora szansa, że zapomnimy o jakimś punkcie programu. Spróbujemy tego nie zrobić. Od czego zaczynamy, Przemek? Ja chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że jest sobota, czyli są święta. Nie, właśnie, właśnie. To jaki jest dzień? Przypomnij mi, Łukasz, bo ja tak dzisiaj zamroczony wstałem i... Nie wiem, kiedy emitujemy ten program. Może 23 grudnia? Może. Żeby można było go też posłuchać jeszcze przygotowując wigilijny stół i tak dalej. Okay, tak myślę. Chociaż mógłby on być 25. Dobrze. Niech będzie. Dobra. Ale i ostatnie moje pytanie. Czy ty, Łukasz, próbujesz zostać Mikołajem dla swoich dzieci? W sensie, że zapuszczam brodę? Idźmy po pierwsze, dalej. Nie wiem, czy zdążymy, ale może. Czy po prostu Enrique? Enrique. Dobrze, Przemysławie, więc zacznijmy od prezentów może. No dobrze. To ty pierwszy? Tak, będą wyglądała tutaj nasza Wigilia. Można powiedzieć. Ja trochę się spodziewam, ponieważ my mieszkamy blisko siebie i ostatnio Łukasza zabierałem ze sobą i on ten prezent dla mnie wziął ze sobą i ja go zbiłem i on się wylał i po części wiedziałem, co to jest. Chyba, że teraz Łukasz mnie zaskoczysz zupełnie. Nie do końca cię zaskoczę. Proszę, to dla ciebie przemoc z okazji świąt. Wiecie, bo ja wiedziałem, że tam jest jakaś butelka czegoś, ale to nie jest ta sama butelka i to jest zupełnie nowy napój, także To prawda, bo jest butelka i książka jest dotknięta faktem tego, że wcześniej rozbita butelka wylała się na tę książkę. Czyli ta książka jest po prostu świąteczna na zawsze. Naznaczona jest tą sytuacją. Bo to wciąż jeszcze mogę coś zbić, nie? To prawda. Ale widzisz, jak ja pakuję fajnie? Po pierwsze, to jest galicyjski bezalkoholowy. Bo twoja żona karmi przecież. No pewnie, że tak. Bardzo się cieszę. Nie wiedziałem nawet, że takie coś jest. A wcześniej... ten pierwszy też był bezalkoholowy? Tak. Tak? No. O, myślałem, że alkoholowy się wylał i... Nie, ja jestem... No dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Nie wiedziałem. Jestem zaskoczony. Zagrzejesz sobie z żoną grzaniec i będziesz z nią mógł poczytać? Kmioty Polskie. Poezja błyskawiczna. To jest książka, którą kupiłem nie w celu prezentu dla ciebie, ale przyszła w takim momencie, że ci ją chciałem sprezentować. Tak? Okay. To są wiersze napisane... Ciutkę różowe. To są wiersze błyskawiczne, napisane tak trochę w ramach walki z ustawą reprograficzną. Nie chcę o tym mówić, ale wiersze są fajne. O tyle, że... No to przeczytaj coś tam krótkiego. O tyle, że są też pytania. A, co autor myśli i normalnie... Tak. A czy tam możesz się do matury z polskiego przygotować? Troszeczkę tak. Dlaczego na wiersze czekałeś tyle? Początkowo miałeś w brzuchu motyle. Później z uśmiechem liczyłeś dni, aż licznik wybił 63. Potem już lekki nerw cię dopadł, sprawdziłeś listonosza, o której wpada, wchodziłeś na maila, czy jest informacja, na Instagrama, czy stan na wakacjach. W końcu to, wkurzony, pisały ze sklepem, że skończy się to ciężkim oklepem. No to masz, nie bij, to twoja sztuka, twój tomik właśnie do ciebie puka. Czekałeś długo, no trochę sorry, ale to dzieło na chłodne wieczory, dawkuje sobie, kartek niewiele, jeden wiersz dziennie, mój ty aniele. No i to jest taki wiersz. Czyli to jest po prostu taki wiersz o tym, że przyszedł. Tak, tak, bo pierwszy jest z przeprosinami, ale są też takie krótsze wiersze białe, że tak powiem, prawda? A w jaki sposób ty się znalazłeś w posiadaniu tej książki? Drogą kupna. Drogą kupna. Okay. Drogą kupna. Co autor miał na myśli? To możesz sobie rozpisać, pogadać. Tak. Wypisz 6 rymów do słowa niewiele, aby inaczej zakończyć wiersz. Napisz, czy na dobrą sztukę warto czekać. Uzasadnij. I są różne zadania, krótkie wiersze, zalane, ponieważ wiesz, jaki jest sytuacja. Tak, no to taki świąteczny wieczór. Dobrze, Łukasz. To ja Przemo, chciałem, żebyś ty się ukulturalnił. Tak, rozumiem. Oraz wspieram polskich artystów. Ale jak ta ustawa reprograficzna będzie poszerzona, to ja też jestem artystą, jakby co, i chciałbym, pieniążki z telewizorów mogą do mnie przyjść. Ja też chciałem powiedzieć, że moje PKD jest artystyczne, także nie wiem po co, ale poproszę pieniądze. Zgłaszam się. Ja wychodzę z założenia, że jak coś jest dobre, to po co to zmieniać? Prawda? No to proszę bardzo. Talia Keyforge, zawsze nowa, zawsze świeża. Nie wiadomo, nie się powtórzy. Dziękuję bardzo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, Łukasz, twoje największe marzenie dzisiejszego dnia, czyli Polski Wiedźmin. Ty, ja to dzisiaj chciałem kupić w sklepie i się wahałem, czy kupić, bo była woda. A to nie jest woda, to jest energy drink. No. Dobry prezent. I Łukasz, ostatnia mandarynka. Dziękuję, Przemek. No. Takie sobie daliśmy prezenty. Obaj coś do picia sobie daliśmy, ale że zero alkoholu. Można? Można. Przejdźmy do pytań od naszych widzów, a później przejdziemy do naszej listy top gier na święta. Tak. Pytanie od Konie, który jakby uważa, że jesteśmy jego oknem na świat do spraw gier planszowych. Czyli możemy się spodziewać, że to będzie pytanie o grę, nie naszego wydawnictwa, ale że my jesteśmy tym oknem, to może coś wiemy. Coś opowiemy. Coś opowiemy, a z racji tego, że ty jesteś ekspertem z Race for the Galaxy, czy wiem coś, czy będzie po polsku? Tak, ktoś bardzo chce i czy coś wiesz? Nie mam pojęcia. Ale można, ale wiem, że na rynku wtórnym są. Ostatnio na gry Pegaz coś tam na Facebooku. Widziałem, że ktoś sprzedawał Race for the Galaxy. Ale Race czy Roll? Race. Po polsku. Ja gram w angielskojęzyczną apkę ostatnio w Race'a i chciałem powiedzieć, że wygrałem z komputerem na poziomie hard. To nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, ale jest to przechwałka taka świąteczna, więc ją teraz rzucam. Ciekawe. Czyli to jest jakiś poziom wyżej, czy...? Nie wiem, chyba nie. Okay. Ale ja nie jestem jakimś... Ale ja... Nie, jestem słabszy w Race'a niż ty jesteś dobry w Star Realms. Nie wiem, czy to jest można jakoś... Poczekaj, czy to jest dla mnie dobra wiadomość? Tak, dobrze. Adrian B. Bogusławski. Nie mogę się doczekać czerwca. Zasmuciła mnie ostatnia wiadomość o tak znacznym przesunięciu premiery Wiedźmina. Czy coś możemy powiedzieć? Dobre pytanie. No tak, myślę, że tak mieliśmy horyzont roku. Ja nie będę wchodził w szczegóły wszystkie, bo staramy się te takie szczegóły techniczne omawiać na tyle, na ile wiemy w kampanii. No ale aktualny stan rzeczy jest taki, że ta planowana premiera jest rzeczywiście przesunięta. I dlaczego? Ponieważ jest o wiele więcej rzeczy wydarzyło się w kampanii, które wymagały czasu jeszcze finalnego developmentu, graficznego developmentu i czasu tłumaczenia na wszystkie wersje językowe. Jest o wiele więcej słów do sprawdzenia, o wiele więcej tekstu do wlania w pliki. Jakby po prostu skala, można powiedzieć, kampanii wywołana trochę tym, jak było wasze zaangażowanie, jeśli chodzi o wsparcie finansowe, ale też wsparcie takie, wiecie, pomysłów, sprawiły, że tych rzeczy w tej grze jest więcej niż zakładaliśmy. No i potrzebujemy więcej czasu, żeby to rzeczywiście był fajny, grywalny, dobrze przygotowany, ładnie zrobiony, dobrze przetłumaczony content. I tyle. I plan aktualny jest rozpisany gdzieś tam w kolejnych etapach, miesiącach, co się będzie działo. Ja chciałbym powiedzieć, że codziennie nad Wiedźminem siedzi ekipa ludzi. Tak. Ekipa ludzi codziennie. No poza sobotą i niedzielą. I świętami. Ekipa ludzi w naszym zespole w Polsce i ekipy ludzi na całym świecie. Na całym świecie. Masy, setki. Na całym świecie. Ale to nic nie robimy, żeby opóźnić. Ja tak naprawdę dopiero teraz, kiedy już ten development gry się zakończył, w mojej głowie pozwoliłem sobie dopiero ostatnio na myślenie o innych projektach. No tak. Wcześniej nie zabraniałem sobie. A ja już też właśnie myślę ostatnio o twoich projektach, więc to prawda. Nie mogę się trochę doczekać. Dobrze. Pozdrawiają nas programy TV, nie wiem czy pamiętasz. Również pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkie programy planszówkowe. Z okazji świąt życzymy wam wielu subskrypcji. Wielu wyświetleń. Wielu świetnych materiałów i tego, żebyście wciąż dobrze się bawili tworząc to, co tworzycie. To jest kluczowe. Tego wam życzymy. No programy niestety nie wygrało w konkursie wtórnym. W sensie byli blisko. Byli blisko. To było zadanie, było coś, pozdrów nas? Nie, było, co ostatnio, jakby, zauważ, co ostatnio było takiego nietypowego. I Gandhi napisał, że Przemo bez brody wygląda mega młodo. O, to bez brody, a ty nie miałeś... Aha, że... I Gandhi przez normalnie dychy i proszę napisz na kontakt@ukiego.pl i wyślemy ci jakąś grę, którą wygrałeś w konkursie. Dziękujemy wydawcom, którzy nam te gry do recenzji i później też do konkursu wysyłali. Oczywiście, że tak. Przemysławie, mieliśmy wybrać po 5 gier, które były w tym roku i które chętnie zabieramy ze sobą na świąteczne spotkanie. Nie wiemy, czy w nie zagramy, ale specyfika wydarzenia jest taka, że lekki klimat, chociaż może cięższy, jak już niektórzy pójdą spać. Może właśnie dużo czasu, a może właśnie mało czasu pomiędzy podwieczorkiem pierwszym a drugim. Ja myślę, że ważne też, żebyśmy dla kontekstu tylko powiedzieli, że ty spędzasz te święta ze swoimi rodzicami. I ze swoją rodziną, w sensie dorosłych ludzi, trochę dzieci. Rozstrzał jest między 0 a... No zobaczymy, między 0 albo a 60, albo a 80 parę. Więc... U mnie natomiast jest taki rozstrzał między też 0 a rodzice, ale jest też rozstrzał językowy między polski a niemiecki, a ciut angielski, może nawet włoski. Ups, no to Parma Rucola i tak dalej. Uwaga, dokładnie. Więc ja miało być 5 gier i mam 6. Nie wiem, co z tym zrobić. Ja mam 5 gier, ale tak naprawdę 4. No to w takim razie... Ale 5 pozycji. To teraz poprosimy tu w montażu, żeby się pojawiała okładka tej gry, o której mówimy. I tak naprawdę możemy iść na zmianę i rzucać sobie. Zobaczymy, ile nam się pokryje. Zobaczymy, widzowie, ile wam się pokryje. Jak nam się pokryje, musi być jakiś zawsze challenge. Jak nam się pokryje co najmniej 4, to wtedy... 4 się nie pokryje, nie. Chociaż może. 3 Łukasz. Jak nam się ale tylko co wtedy? To jest kooperacja? Chcemy, żeby nam się pokryło? No, bo to oznacza, że matching. Matching, jesteśmy matching. Dobra, to ja zacznę od matching Stella. Dixit Stella. No nie. Nie masz tego? Nie. Więc Dixit Stella to znaczy, to jest coś, co jest rywalizacja znowu, skojarzenia, ładne karty. I właśnie matching. Fajnie działa, fajnie się sprawdza na luźne granie, w dowolnym gronie, naprawdę nie mam nic do dodania, szczególnie, że moi rodzice już Dixitem są kupieni, moje tam rodzeństwo i tak dalej, rodzina Dixitem jest kupiona, to teraz chodźcie podobne, ale inne, ale moim zdaniem lepsze. To ja w takim podobnym klimacie gier, w którym można zagrać ze wszystkimi i rodzice i nawet tam 80+, to są obrazki. Czyli, że wykładamy karty. No, myślałem o tym, ale nie mam też na liście. Nie masz? No, czyli możemy dowolny challenge zrobić i on nam się matching nie uda. Obrazki spoko, to jest też rywalizacja i pamiętam, fajne są obrazki, bo są zdjęcia z próg wejścia zero, zdjęcia z prawdziwego życia. Musisz różne materiały przechodzą, to trochę jak paranormalni detektywi. Trochę też o tym myślałem w skojarzeniu i też myślałem o paranormalnych, ale nie mam ich też tu. No ja też nie mam. Och, dobra, no to ja w takim razie pójdę grą, jak już było na S Stella, to na S Spectrum. To nie mam. Super. Bardzo się mojej siostrze spodobała ta gra, to dlatego. I rzeczywiście można, jak się podkręci atmosferę, emocje, rywalizację, podyskutuje się, trochę się pokłóci wręcz może dlaczego tu, dlaczego tam, to mogą wyjść fajne emocje w tym właśnie, jak bardzo na tym spektrum coś jest czymś. Więc to jest takie znowu trochę party, trochę gra, trochę rodzinnie, trochę uczymy się o sobie. to dla mnie kolejną grą jest gra, w którą nie zagram ze wszystkimi. W ogóle jeszcze dodam jedno zdanie do siebie, mogę? No jasne, śmiało. Bo obrazki są też tą kategorią i będziemy mówili tutaj jeszcze o jednej dzisiaj takiej grze. Mhm. Ja lubię kategorie gier, które prowadzą do tego, że my się uczymy o sobie czegoś nawzajem, poznajemy siebie. W sensie kategoria gier, gdzie gramy i myślę, ale on myśli. Ale on coś kojarzy. Bo to jest taka kategoria gra, gdzie my gramy grą, ale też sobą, swoimi osobowościami. Wysoka gra na... Dobrze, możesz mówić dalej, przerwałem. No to dla mnie to jest kolejna gra, to jest gra, w którą nie zagram ze wszystkimi, z niewielką grupą ludzi, ale to jest bardziej na zasadzie, no akurat wszyscy się za coś tam zabrali, ktoś tam coś zmywał, ktoś kolei makowca, mamy chwilę, no to Star Realms rebelia. Ktoś trzyma Maję na rękach, Amazonia. A, dobry pomysł. Że jest szybko, drzewka, pyk, pyk, punkciki, pyk, pyk. Bardzo ostatnio... Wręcz nawet można rozłożyć, a już trzeba kolację obrusem zakryć. No dokładnie. I wtedy zamiast sianka to Amazonia pod obrusem. Nowa polska tradycja? Tak. Izie bardzo się podoba w tej grze, właśnie ostatnio mi mówiła to, że to jest taka niespodzianka, co będzie za chwilę i co ona odkryje i czy mi to da, czy nie. Tak. Więc, no. W ogóle lubię, to też lubię w grach, jak jest takie... Jest dużo takich małych uczuć, takiego właśnie zaskoczenia fajnego. Tak, tak. To jest coś takiego bardzo emocjonującego, atrakcyjnego i to niekoniecznie musi być, wiecie, rzuć kością, czy mi się uda, tylko czasami to tam będzie. No dobrze, to ja już w takim razie może zarzucę coś podobnego kalibru. Aha. Coś, czego czuję, że nie będziesz miał na swojej liście, czyli Kaskadia. Nie ma. Może nic się nie pokryje. To by była beka. Jakby, nie, już prawie na pewno u mnie się nic nie pokryje z tobą. Więc Kaskadia, bardzo fajna gra, gdzie różnie punktujemy, a więc ona ma niezłą regrywalność pod kątem tego, że rozkładamy, spodoba nam się, gramy znowu. Jest bardzo prosta, można nawet trochę przymusić kogoś do grania, weź graj, bez sensu graj, bierz dowolne i wyczuj. I dopiero po czasie, a ty trzeba było niedźwiedzie układać tak, a ryby tak, więc... Podobny poziom trudności, myślę, co Amazonia, może nawet Kaskadia jest prostsza, bo nie trzeba żadnych ukrytych informacji zrozumieć, tylko po prostu jest wszystko out in the open i każdy sobie coś fajnego buduje rodzinnie, ale z przemyśleniem. To kolejna gra, to jest gra, w którą ja mogę właśnie zagrać z wszystkimi krajami świata. Taką kategorię musisz mieć. Italiano, Germano, Polako, czyli Tyci Akrobaci. Pokrywa nam się, tak? Tyci Akrobaci, dlatego, że ostatnio właśnie przyszła, dotarli do nas już fizycznie po wydaniu, wcześniej pokazywaliśmy tylko taki prototyp Tycich Akrobatów, polecamy, pozdrawiamy wydawcę spod Poznania, więc też ją mam. Czyli jednak się udało. Tak, czyli nie ma, i znów typ gry, gdzie można trochę bez tłumaczenia rozłożyć. Dokładnie. I emocje związane z układaniem. Tak. Dobra, to mi zostały dwie gry już w takim razie, bo mi jedną odbiłeś. No to jedna z nich to będzie taka, myślę, że oczywista, już zostały mi oczywistości. Zgaduj, co mi zostało. Top 10. Nie, ale dobry pomysł, kurczę. Top 10 to jest moja ostatnia rzecz. Ona jest z tego roku? Wydaje mi się, że jo, ale nie jestem pewien. No dobra, a jeszcze spróbuj dalej. Co uważasz, że mnie jest? Oczywistości u Ciebie? Oczywistości z tego roku. Także wiesz, spamuję, że dużo gram. No to Marvel coś tam. Dobra, nie trafisz. Siedem Cudów Świata Architekci. Okej. Więc Siedem Cudów Świata Architekci. No tak. Ładne, proste, już rodzice grali, dzieci grały, więc do 7 graczy naraz, więc można tak jakby więcej osób zagarnąć. Szybkie też, znów odkryte informacje. No już dużo mówiłem o Siedem Cudów Świata Architektach, naprawdę mi się ta gra bardzo podoba i bez zawahania, bez zająknięcia trafia do torby na święta. A zdarza Ci się, że wkładasz coś z zająknięciem do torby? Tak. Dużym. Tak? Czyli taką tylko raczej, wiesz, tak, że... Że Ola Ci mówi, Łukasz, już coś zrób, bo Ty tak... Nie, że stoję i... Czy ja będę po prostu 3 kilo wiózł w tej nazad? No nie wiem, zabiorę, może się uda. I wtedy jest tak, to jest to zająknięcie. Ja na początku z mojej przygody, jak już, znaczy na początku przygody planszukowej, gdy już miałem sporo gier, to jeździłem na święta zawsze z 2 pełnymi tymi dużymi torbami Ikei. I graj się w 2-3 gry. I no właśnie, życie to noszenie to jest raz, ale później w chacie zabiera to miejsce, trzeba, wiesz, przechodzić. Przyjechałem na święta i pod ścianą tracimy metry kwadratowe przestrzeni wspólnej. Tak, a szczególnie, wiecie, zawsze się schodzi dużo ludzi, więc ta przestrzeń jest... No, więc to trzeba... Nie można, trzeba rozsądzić, trzeba przemyśleć. Kawernę zostawię w domu. Tak, dokładnie. To jest lista przemyślana. Tak. Co masz jeszcze? A mówiłeś już... Tak, no i u mnie ostatnia rzecz, która to jest pozycją, ale nie jest grą planszową. A mówiłeś top 10 czy nie mówię? Top 10, top 10 mówię teraz, ale ostatnia rzecz. No top 10 jasna sprawa, to wiadomo. Mam no, nadzieję, że... Top 10 znów bez zająknięcia też bym rzucił, nie wiem dlaczego ja nie ma na liście. Albo nie skumałem, że to jest z tego roku, albo nie jest z tego roku. Ale party game, family game, emotions, dokładnie, enjoyment. Dokładnie. Chociaż możliwe, że to nie jest z tego roku. A może jest? Możliwe, że to jest końcówka poprzedniego roku. No ale to weź teraz, na pewno to jest zeszły rok. Bo ja nawet pamiętam na Wigilię w zeszłym roku z kimś tam grałem. No właśnie, no to czyli oszukałeś. No dobra, okay. No to masz jeszcze coś, co... I to są puzzle Janusza Christi. To nie jest gra na szanty. To na pewno nie jest gra. Tak, dlatego ja powiedziałem uczciwie, że to nie jest gra pozycja piąta, którą wsparłem i przyjdzie do mnie niedługo. I jaram się jak dziecko. A zdąży przed świętami? Tak, ale bo to są, wiesz, to... Ja jak mam... to nie... To już teraz już są zaraz. No tak, no niedługo... No tak, przecież ja nie wiem, kiedy my jesteśmy emitowani, ale ja mam oryginalne pudełko Trefla. To jest taki biały kruk chyba, jest takie obdarte, że tam brakuje mi kilka opcji, a teraz w dodruku jest razy 1000, bo ja mam 600 sztuk, teraz jest 1000, czyli to będzie trochę bardziej pokrojone. Jaram się. No. Ja, ostatnia moja pozycja, znów oczywistość, Dragomino. O, no tak. Dragomino jak w dym, w ciemno, bez zająknięcia żadnego, fajna gra dla dzieci, w której ja też mam... Ja się dobrze bawię, bo robię coś, czego one nie robią. Ja mam dwie rzeczy, ja robię dwie rzeczy w tej grze, które dzieci nie robią, chyba. Bo nie wiem, co się dzieje w ich głowach. Ale ja analizuję prawdopodobieństwo zmieniające się w trakcie gry, bo dzieci wiedzą od początku, że czerwonych jest mało żetonów. Ty kojarzysz Dragomino, czy nie? Czerwonych żetonów jest mało, więc tam jest największa szansa na smoka. Ale to się zmienia w trakcie gry w zależności od tego, kto co zbierze, więc to jest dla mnie dodatkowa zabawa. I druga, to nie jest zabawa, ale emocja, to siedzę i widzę, jest dobry kafelek dla kogoś i jak on go weźmie, to mi zostanie dla mnie dobry. I jest ten stres, czy dziecko pójdzie... Weźmie logicznie dla siebie dobry, czy emocją weźmie, bo wulkan. Tak. I ja wtedy siedzę i mówię, nie, no nie bierz wulkan. Więc bardzo fajne. Ale ciekawe, bo jakby tak obserwując chyba nasze wybory z roku na rok, to mam wrażenie, że jeszcze jakiś czas temu to byśmy wzięli jakieś takie turbo mocniejsze gry. Nie mamy nic takiego, wiesz, zaawansowanego bardzo chyba, jakiegoś takiego... Ale biorę, ja biorę... Oprócz tego pewnie się pojawi coś tam. No i tak, ja spróbuję do torby wrzucić na przykład... Coś takiego mocniejszego, no, co w święta spróbujesz? Co zabiorę ze sobą i spróbuję mocniejszego, to na przykład Brazil od Lukrum nowość, żeby sprawdzić. To jest coś takiego mocniejszego. To tyle mogę... Chciałbym spróbować w okresie okołoświątecznym na przykład Nemezis. To jest coś takiego, co... Tylko to już odpada taka rodzina najbliższa, tylko raczej trzeci dzień świąt z kolegami. Ja może Arnak. I to jest też właśnie mam na liście. Tak? Nawet mam na liście do zagrania z żoną, czyli nie ma innych dookoła, tak. Bo ona w to nie grała jeszcze, a chciałbym. Może, żeby to jak się uda, to może tak. Słuchajcie, mamy na końcu do pokazania Wam 4 gry, ale tak naprawdę 3 gry, ponieważ ja Ci pokażę jest w wersji zwykłej i junior, więc po prostu wyobraźmy sobie, że jest wersja zwykła i junior i pokażemy Wam wersję zwykłą. Przemek, ja Ci pokażę Śledztwo w Białym Domu i Tajne przez Poufne. Jakbyś miał te 3 lekkie, nieduże, niepozorne gry poukładać od najlepszej do najmniej najlepszej. Wśród tych 3 pudełek, to jakby się ułożył? Co Ci się najbardziej podobało, a co Ci się mniej podobało? Ja mam wrażenie, że to są trochę bardziej podobne do siebie kategorie niż to. No wiem, nie? Ale dlatego lecimy emocjami. Tak, lecimy emocjami. No to myślę, że... Tutaj mogę potasować, moim zdaniem. Tak? No, ja wiem, że to są top 2 i to będzie trzecie. No... No powiedzmy, dobra. Ale blisko. No to są wszystko dla mnie blisko. Dla mnie Tajne przez Poufne jest najfajniejsze. Tak myślę. Chyba ja Ci pokażę, byłoby drugie. Dobra, najmniej nam się podobało Śledztwo w Białym Domu, ale wciąż ta gra mi się co do zasady podoba. Tak. Więc opowiedzmy teraz o niej, Przemo. O co w tej grze chodzi? W tej grze chodzi o to, że mamy śledczego oraz osoby, które dalej grają z nami, pozostałych osoby, które... Przepraszam, mamy świadka i śledczych. Tak, dokładnie. Więc jedna osoba jest tym świadkiem i świadek na podstawie różnych rzeczy, które na stole mamy. A na stole mamy wyłożone 4 karty podejrzanych, którzy mogli wziąć udział w jakimś przestępstwie, 4 karty miejsc zbrodni. Na przykład sekretarz stanu, syn prezydenta, prezydent i dziennikarka. Tak. Oni mogli popełnić zbrodnię. Mamy 4 miejsca, potencjalne miejsca niebieskie. Bunkier, siedziba NASA, gabinet owalny, szpital. Mamy 4 przedmioty czerwone, które mogą wziąć udział w tym przestępstwie. Na przykład klucze, samochód, cygaro albo pióro. Mamy też 4 potencjalne ofiary tego przestępstwa. Czyli lekarza, dyrektora FBI, obywatelkę Chin, przewodniczkę wycieczek. I mamy też 4 potencjalne motywy zbrodni. Zazdrość, kompleksy, seksizm albo nepotyzm. No i zasadniczo świadek bierze sobie taką kartę właśnie jakąś zbrodni. Tych zbrodni jest wiele. Akurat mam handel ludźmi. I to jest 16 plus gra, bo tu są czasami nieprzyjemne motywy. Tak. No zasadniczo tych kart jest całkiem sporo z różnymi zbrodniami. No i czyli ja muszę się trzymać, ja tworzę historię jakąś taką kryminalną dotyczącą właśnie tego przestępstwa, w tym przypadku handlu ludźmi. No i muszę sobie w głowie tą historię stworzyć w oparciu o to, kto handlował ludźmi spośród naszych wybranych osób, kto był pośrednikiem w handlu, czyli oni nie są ofiarami, ale kto był pośrednikiem w handlu. Okay. Jakiego przedmiotu użyto podczas przerzucania ludzi przez granicę, gdzie handlarz spotykał się z pośrednikiem i dlaczego przestępca zaangażował się w handel ludźmi, co go skłoniło do tego. Te osoby, znaczy te karty czasami będą różnie użyte. Jeżeli to będzie morderstwo, no to tu będziemy mieli na przykład ofiary, to będą sprawcy, to będzie miejsce, czym zabił i dlaczego. Jeżeli to będą jakieś inne przestępstwa, no to w związku z tym analogicznie będziemy mogli tutaj inaczej używać tych kart. No i tworząc tą historię, ja oddaję tą kartę śledczym, no i oni czy to wspólnie, czy w wariancie zaawansowanym osobno muszą dedukcją, zadając mi tylko i wyłącznie zamknięte pytania nie dotyczące stricte kart, muszą dojść do tego, jakie ja 5 kart wybrałem, a co za tym idzie, jaka kryminalna historia się wiąże z tą całą sprawą, czyli o co tak naprawdę chodzi, co się wydarzyło. Tak, w skrócie. No i fajne jest, to jest bardzo prosty koncept. Przemo tworzy w swojej głowie czarną historię, a my ją odgadujemy. I możemy to zrobić razem albo rywalizować. Fajne jest to, że my mamy zamkniętą pulę potencjalnych rzeczy i pytamy o nie nie wprost, próbując skojarzyć i wyczuć, co ty masz w głowie. Tak. Czyli na przykład, czy ta osoba jest bardzo wpływowa. No i teraz prezydent jest, sekretarz stanu chyba jest, syn prezydenta według ciebie jest wpływowy bardzo czy trochę? Dziennikarka? No mniej. Dokładnie. I tymi pytaniami staramy się zrozumieć, co ty masz w głowie, co ty sobie poukładałeś. I to jest, no, mi się to podoba. Mi się podoba ta zabawa, która wymusza na mnie zadawanie ciekawych pytań, słuchanie o to, co inni pytają i dojście do tego, co się u ciebie w głowie dzieje. A praca świadka jest też bardzo przyjemna, no bo musisz sobie stworzyć jakąś historię i możesz pójść totalnie, gdzie chcesz. I no, to trochę przypomina grę właśnie w czarne historie, czy tam były też... Paranormalni detektywi? Bo tam też było odgadywanie jakiejś policzek, ludo? Nie, ja mam w paranormalnie, ale mam na myśli tę grę z kartami, gdzie masz po prostu historię i ty ją znasz, a ktoś ci zadaje zamknięte pytania, tak czy nie. Czarne historie. Czarne historie, ale są też inne gry tego typu, gdzie te historie nie są czarne, ale to są po prostu jakieś historie. I tutaj mamy o tyle trochę łatwiej, albo też trochę inaczej, że no, mamy karty, więc łatwiej się trochę odpowiada, jeżeli czasami nie macie pomysłu, na co wpaść, no to tutaj tych przesłanek jest więcej. No i jest to troszeczkę też coś innego, nie? Więc jeżeli lubicie tego typu gry, zabawy, to śmiało. I mi się skojarzyli paranormalni detektywi, bo my grając to automatycznie wprowadziliśmy home rule'a, który brzmi gracz jak zgłasza się, to od razu mówi, co się wydarzyło i teraz odpada z gry, reszta gra. I gdy zostanie już ostatni gracz zgadujący, to dajemy mu tam jeszcze dwa pytania i musi odpowiedzieć i na końcu wygrywa ten, kto był najbliżej. Więc trochę się śpieszę, bo w przypadku remisu, tak jak w paranormalnych detektywach, kto szybciej spróbował, ten wygrywa. Trochę się śpieszę, bo jak już wszyscy jesteśmy blisko, to jak trafię, to wygram. Ale też nie chcę przestrzelić, bo jak ja odpowiem, nie trafiłem, to naprowadzam innych. Więc naprowadzasz tylko o tyle, że oni wiedzą, że to nie jest to na pewno, ale wystarczy możliwe, że tylko jedna karta nie pasuje. Więc ja zmieniam zdanie, jednak ta gra mi się podoba na drugim miejscu z tych 3. Tak? No, ale ci sprzedają to, Łukasz, dobrze. No. Więc tak naprawdę to zależy od tego, jaką mamy grupę trochę i co z tą grą zrobimy. Więc to bardzo zależy od tego, jaką mamy grupę. Od tego, od kreatywności i od tego, co my z tą grą zrobimy troszeczkę. Ale da się tutaj rzeczywiście zrobić z tego fajny storytelling i fajne śledztwo. Dokładnie. Ja ci pokażę. To jest gra imprezowa, w której jesteśmy w drużynach dwóch, więc mamy tę grę 4 graczy lub więcej. I tak naprawdę to jest gra, która nawiązuje do tego, co już znamy troszeczkę, tak? No bo mamy gry typu Tabu, typu Time's Up, typu Dwa Lambury. I to są takie przykłady z marszu, które podałem. No i zabawa tutaj polega na tym, że mamy różne sposoby pokazywania tego. Więc jak ja jestem w drużynie z Przemkiem, czas start i ja biorę karty z góry, ustaliliśmy jeden z 4 poziomów trudności, więc na przykład mam hasło syrop na kaszel, to będzie najprostsze, albo najtrudniejsze, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. I karta, którą odkryłem, pokazuje mi, co ja robię. Rewers świeżej karty. Dokładnie, rewers kolejnej karty, więc teraz mam na rewersie narysowane, że pokazuje. Może być napisane, że tylko posługuję się przeciwieństwami, że pokazuję na palcach, że mogę, co drugie słowo może powiedzieć banan. Więc na przykład mówię, lubisz banan, jeść banan, to banan, nieźle, to banan się, banan piecze, banan w, banan piekarniku. Piernik, ciasto, coś... To banan jest, banan mały, banan? Ciasteczko, babeczka? To banan ma, banan owoce, banan. Babeczka z owocami, ciasteczko z owocami. Babeczka owocowa, owocowa babeczka? Konkretny banan, owoc, banan. Konkretna babeczka z owocami jakaś. Ale czyli... nie, konkretny banan, owoc, banan. Babeczka z truskawkami. Dobrze, z truskawkami trafiłeś jako pierwsze, bo to jest dziwne. Czujemy mniej więcej, no i na przykład, nie wiem, możesz mówić tylko słowa na K, P i S. A to z bananem to tobie przeszkadza, ale też mi, bo ja przez cały czas mówisz banan. O babeczkach, są się banan, nie? Banan, no, tak. No więc to jest tego typu gra imprezowa. Bardzo prosta, sprawna, wszystko w jednej talii. Tak, no i sami sobie staramy czas, sami sobie staramy poziom trudności. Musimy mieć drużyny, więc standardowo mamy tutaj kalamburowe ograniczenia, ale jak szukamy więcej kalamburów, kalamburowych gier, to warto. No i mamy Tajne przez Poufne, czyli gra troszeczkę podobnego pokroju, w której posiadamy talię, ale oprócz tego znaczniki. Mamy 4 znaczniki w różnych kolorach, więc każdy na początku sobie weźmie znaczniki w swoim kolorze. O, możemy wysypać. No i mamy talię. Ta talia wygląda w ten sposób, że mamy karty 4, tak, i dzielimy, tasujemy, rozdajemy. Gdy gramy, powiedzmy, że gramy w 4 graczy, bierzemy karty drużyn i tasujemy 2 białe, 2 czarne karty drużyn. Gdybyśmy grali więcej osób lub w nieparzystą liczbę graczy, to też tam są zasady, jak to robić. Ale powiedzmy, że gramy w 4 osoby. Więc mamy czarnych i białych i nikt nie wie, znaczy każdy wie tylko o sobie, w jakiej jest drużynie. No i wykładamy 3 karty po kolei. Pierwsza karta i mamy na każdej karcie 2 pytania. Pytanie czarne, na przykład, czy nosisz ubrania z drugiej ręki, i pytanie białe, czy podążasz za modą. I teraz zgodnie ze swoim sumieniem i ze swoim kolorem odpowiadasz nie lub tak. Ja to robię i wszyscy gracze. I gramy tak 3 razy, no i na podstawie tego, co zaznaczyliśmy, próbujemy oszacować, kto jest z nami w teamie. Jeżeli ja jestem czarny, tego nikt na razie nie wie, no to próbuję zgadnąć, kto jest czarny, ze względu na swoje odpowiedzi, co nie jest wcale takie łatwe, ale czasami znając kogoś, jestem w stanie nawet przez jedną kartę coś tam wykluczyć, nie? Albo czegoś się tam dowiedzieć, więc... Tak, no zabawa polega na tym, że obserwuję trochę, kto jak odpowiadał, kto kim jest, dlaczego tak odpowiadał potencjalnie, no i szukam. Tu jest karta, w której wiem, że obie twoje odpowiedzi to raczej jest tak, więc to mi nic nie pomoże, ale tutaj wiem, że odpowiedziałeś dziwnie, gdybyś był biały, na przykład, więc czuję, że jesteś czarny, więc na przykład ciebie, ja jestem biały, więc wykluczam, ty nie jesteś w mojej drużynie, ktoś inny może być w mojej drużynie. I teraz znowu obserwuję odpowiedzi innych graczy i staram się na tej podstawie wykoncypować, wydedukować, kto może być ze mną na podstawie tych odpowiedzi. No, warunkiem tutaj grania udanego, myślę, w tą grę jest to, że musimy trochę znać ludzi, z którymi gramy. Ciężko byłoby, myślę, usiąść z takimi randomowymi osobami, może przed chwilą poznanymi. Zupełnie obce osoby, myślę, że tu odpadają. No bo nie wiemy, co oni lubią, co robią na co dzień, jakimi są ludźmi. Nie? A to nie są pytania takie ogólne, to znaczy te pytania tutaj zawsze tak lub nie. Czy często coś gubisz? Czy parasujesz swoje rzeczy przed wyjściem? Prasujesz. Prasujesz, tak. Więc mamy dwa pytania, które jak nie znam Ciebie zupełnie, albo nawet nie jestem w stanie w żaden sposób tego skojarzyć, to odpada. Tak. Ale jeżeli jestem w stanie, to jest ciekawe, bo chyba Ty często coś gubisz, ale nie wiem do końca. Więc ja nawet grając z Tobą i czuję, że znam Cię dobrze, to nie było, rzadko była sytuacja, że na bank coś wiem i na bank gdzieś Cię wykluczam, tylko szacuję. Tak. Krótka, sprawna gra, podobnie kalibrem jak w ostatnim przypadku, więc taki przerywnik trochę, nie? Tak, tylko wydaje mi się, że to, co tu jest w tym Tajne przez Poufne jest ciekawe, to że w każdej rundzie będziemy w innych drużynach, więc to jest bardzo szybkie. Pytanie, pytanie, pytanie i potem rozkminka i na 3-4 pokazujemy, kto jest ze mną i na tej podstawie przyznawane są punkty. I od nowa rozdajemy drużynę, więc będzie zawsze potencjał na to, że jestem z kimś innym, więc muszę nowe rzeczy szukać. No i na pewno duża wartość jest taka, że są pytania o mnie, więc po rundzie naturalnie, a ty odpowiedziałeś w taki sposób, bo myślałem, że w taki, nie? Myślałem, że ty nie, a ty tak. I trochę tak przy okazji rozkminki, zabawy i gry poznajemy siebie. Dokładnie. Więc święta już są lub lada chwila będą, więc to myślę, że jak najbardziej na świąteczną stronę mogłoby wylądować, ale pewnie oglądając ten materiał ciężko będzie Wam to gdzieś dostać. Niemniej jednak wciąż jest przed nami gdzieś tam Sylwester, może jakieś domówki i wciąż myślę, że jak najbardziej każda z tych gier znajdzie gdzieś tam swoje miejsce. Tak, w ogóle wszystkie te gry to są naprawdę fajne, lekkie przerywniki pomiędzy większymi tytułami, albo po prostu jeżeli szukamy lekkich gier do zagrania z ludźmi, którzy zazwyczaj w gry nie grają, myślę, że śledztwo ja Ci pokażę, to jest fajne jakby wariacje na temat kalamburów, po prostu w gronie większym siądzie i śledztwo dla osób, które chcą trochę storytellingu i takiej dedukcji, no i Tajne przez Poufne, gdzie trochę bardziej chcemy się poznać. Dokładnie. Więc Edgar Games, tak to wygląda, polecamy tak naprawdę wszystko, kończymy z kitelcem i życzymy Wam również, widzowie, wesołych świąt Bożego Narodzenia, udanego czasu z rodziną, udanego czasu też odpoczynku, odstresowania się trochę, przemyśleń i podsumowania tego roku, planowania dobrze przyszłego roku, no i oczywiście jakiegoś tam czasu na planszówkę. Dokładnie, dokładnie. Wszystkiego najlepszego, Łukasz, Tobie też życzę. Ja Tobie, Przemek, również życzę, oby Ci się spełniły te wszystkie Twoje plany planszówkowe na święta. Tak jakbyśmy się opłatkiem trochę. Troszeczkę. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, cześć. Hej.